Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Witam wszystkich, dzień drugi, a więc według rozpiski twój pierwszy ślub. Dzień drugi bezpłatnego kursu, jak fotografować ślub i wesele, jak zostać fotografem ślubnym. I widziałem, osiągnęliśmy 650 czy 60 subskrybentów, a więc baloniki, fajerwerki, wszystko inne. Ja idę nad kanałem, a więc mam nadzieję, że nie wpadnę. Twój pierwszy ślub. A więc mam kilka takich tipów, które moim zdaniem nie można ominąć, które mogą, jeżeli tego nie zrobisz, czy lub jeżeli zapomnisz o tym, może stać się nieszczęście tak naprawdę, tak? Twoje pary młodej, twojego biznesu, rozpoczęcia twojego biznesu. Powiem tip, który miał być na końcu, ale będzie na początku, ale mógłbym o nim zapomnieć. Pij dużo wody. Weź sobie butelkę wody, dwulitrową butelkę wody, dużą. Nie zapomnij o tym, żeby to mieć, ponieważ fotografowie ślubni, wideografowie ślubni, w ogóle, zobacz to, jesteś w tym stresiku takim ślubnym i możesz zapomnieć o piciu wody, czy po prostu przyjmowaniu tych płynów i może być źle. Może być naprawdę źle, możesz się źle czuć i nie chciałbyś sobie zrujnować dnia tylko tym, że zapomniałeś wziąć parę łyków wody. Pierwszy tip to będzie używaj Google Maps. Google Maps, Waze, czy iPhone Maps, czy jakichkolwiek innych, ale używaj map w czasie rzeczywistym. Zaplanuj sobie dojazd do domu panny młodej, do miejsca, gdzie będzie ślub, miejsca, gdzie będzie wesele. Rozpisz sobie, ale nie używaj map, które są offline, używaj map, które są online, które pokażą ci dojazd w czasie rzeczywistym. A dlaczego? Właśnie. Dojazd w czasie rzeczywistym, korki w czasie rzeczywistym, wszystko w czasie rzeczywistym, żebyś nie był zaskoczony, że ej, nagle dojazd trwa dwa razy dłużej, lub też jest korek, jest objazd, czy też pomyliłem trasy, pomyliłem mapy, a więc Google Maps w czasie rzeczywistym. Google Maps parę razy uratowały nam dzień, wielokrotnie używamy ich. Chyba jeszcze nas nie zawiodły, więc używaj Google Maps. Tip drugi. Zaplanuj sobie, jakie chcesz zrobić zdjęcia, gdzie, ażebyś miał pewien pogląd na to, co chcesz zrobić. Zaplanuj sobie, z jakich chcesz zdjęcia zrobić pannie młodej podczas przygotowań. Zaplanuj sobie jakie zdjęcia chcesz zrobić podczas samego ślubu, podczas wesela, jakiego sprzętu będziesz używał, do tego dojdziemy później. Jakim fotografem jesteś? Ekstrowertykiem czy introwertykiem, o czym mówiłem wczoraj? Więc jak będziesz blisko, jak będziesz daleko od panny młodej, od tego, co się dzieje, od wszystkich zgromadzonych, a więc zaplanuj sobie to. Trzeci tip. Miej backup sprzętu, miej backup wszystkiego. Ja powiem tak, jeśli bym robił pierwszy ślub, zaryzykowałbym stwierdzenie, że wolałbym go zrobić, ażeby wyjść na zero, nawet dołożyć do interesu, niż próbować coś na tym zarobić. A więc jeżeli nie masz jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny, to go wypożycz. Wypożycz najlepszy możliwy sprzęt, jaki mógłbyś, na jaki cię stać wypożyczenie. Dlaczego? Żeby móc zrobić jak najlepsze zdjęcia. Sprzęt pomaga. Okej, sprzęt nie jest wszystkim, będziemy o tym mówić, ale sprzęt pomaga wyjść z pewnych sytuacji, zaradzić w tym, czym w ciemnicy, tak? Lepsze lampy, lepsze obiektywy. Kilka pierwszych wesel, pierwsze wesele pokaże ton twojego stylu, czy też twojego przyszłego portfolio, nada ten ton. Będziemy mówić o tym, jak kontrolować pod portfolio i jak nadać, jak znaleźć swój styl, ale pierwszy ślub, jak go upublikujesz, jak pokażesz te zdjęcia, pewnie będziesz chciał zrobić je, obrobić je bardzo szybko, opublikować je bardzo szybko, to one nadadzą styl, nadadzą ton twojemu, temu początkowi twojemu portfolio.
i chciałbyś móc zrobić te zdjęcia jak najlepiej, a więc wypożycz jak najlepszy sprzęt. Kup dodatkowe karty, miej więcej kart niż potrzeba, miej więcej baterii niż potrzeba, backupu, tak? Czyli wsparcie, czyli zapasowe baterie. Pozwolę sobie powiedzieć również, że zatrudniłbym fotografa, doświadczonego fotografa, na swoje pierwsze wesele. Nie moje pierwsze, że ja pierwszy raz biorę ślub, ale jak robisz pierwszy raz ślub, możesz również zatrudnić fotografa, który jest bardziej doświadczony jak ty. I powierzyć mu pewne role, uczyć się od niego. Czemu nie? Często kwota, którą musisz zapłacić doświadczonemu fotografowi za bycie drugim fotografem, jest dużo niższa niż za tak zwany mentoring, czyli niektórzy fotografowie są tacy, że oferują bycie u nich jako drugi fotograf i im płacisz za to, lub też bycie na, to się nazywa live, taki na żywo workshop, i jesteś tam jako uczestnik na ślubie. Jason Lanier takie miał, było tam 20 osób, panna młoda oczywiście o tym wiedziała, godziła się na to i są takie rzeczy, a możesz mieć doświadczonego fotografa za cenę dużo niższą niż sam tak zwany ten workshop, czy mentoring, czy coś takiego. Nie musi to być doświadczony fotograf, ale będzie to drugi fotograf. Weź drugiego fotografa, zapłać mu i on będzie również miał sprzęt podobny do twojego i będzie miał zdjęcia z innej strony, zdjęcia, które ty będziesz mógł użyć jako portfolio, w sensie jako galerię, jako pokazanie następnym potencjalnym klientom, i on będzie twoim backupem. Drugi fotograf jest backupem pierwszego. Wyobraź sobie, że coś sobie się stanie, wpadniesz do fontanny albo do kanału, takiego ja przed chwilą przechodziłem, i obydwa twoje aparaty zostaną zamoczone, możliwe, że nic z tego nie będzie, a więc drugi fotograf jest twoim backupem jako człowiek. Jak ty nie zdążysz z domu panny młodej do ceremonii, zdąży on z domu pana młodego na ceremonię, zrobi zdjęcia, ty dołączysz i jedziecie z koksem. Jeśli chodzi o wyjazd z ceremonii, polecam wyjechać około 10, 15, 20 minut, zanim panna młoda wyjedzie z domu od niej do miejsca ceremonii. Dlaczego? Na pewno będziecie prędzej. To jest raz. Dwa, nie musicie być do samego końca, o czym będę mówił. Będzie film na temat fotografowania przygotowań, jak ja to robię, jak uważam, żeby to robić, jak powinieneś rozłożyć czas, ale nie musisz być do samego końca, więc polecam wyjechać, skomunikować się z panną młodą, mówić do zobaczenia w kościele, wyglądasz fantastycznie wyjechać wcześniej. Dlaczego? Ażeby po pierwsze być w kościele jak najprędzej, po drugie móc dojechać do tego kościoła, również będę o tym mówił, ale dojechać do tego kościoła, porozmawiać z celebrantem, urzędnikiem, czy też księdzem, czy też wikarem, czy też innym pastorem i zapytać się, czy są jakieś ograniczenia, co mogę robić, czego nie mogę robić. Będę o tym mówił później, ale w innym wideo, ale właśnie wyjechać na pierwszym ślubie, wyjedź, zdąż, nie stresuj się, ażebyś zdążył dojechać do celu. Kolejną rzeczą, jak się zachowywać na ceremonii, gdzie, tak jak mówiłem, będzie o tym wideo, ale nie wiesz, co Cię czeka na ceremonii, więc powinieneś mieć sprzęt, który myślisz, żebyś używał na ceremonii, ale również coś z dalej, 70-200, jeżeli nie masz, wypożycz. Czy może 200 samo, czy może 135, ale 70-200 będzie na pewno dobrym, zawsze jest dobrym pomysłem mieć ze sobą. I pociąg jedzie. Nie wiesz, może ksiądz powie, masz zdjęcia robić stamtąd, albo sam stwierdzisz, że bycie tam jednak będę zasłaniał, więc zrobię troszeczkę dalej i będę miał te zdjęcia. Poza tym 70-200, bardzo fajna kompresja obrazu. A ostatnia rzecz, o której mówiłem wczoraj, może jesteś introwertykiem i nie chcesz tam być blisko, właśnie ze względu na to, żeby nie być centrum zaufania, centrum wydarzenia, nie zasłaniać, czy też uważać, że nie zasłaniasz, więc na pewno 70-200 będzie dobrym wyjściem. Kolejna rzecz.
w momencie, kiedy już robisz zdjęcia, ja używam wielu kart mniejszych, 64 GB, używam wielu kart. Dlaczego? Ponieważ uważam, że w ciągu dnia karty wyciągam, chowam sobie do portfelika, takiego mam specjalny, i układam świeżą kartę. Jeżeli coś się wydarzy z kartą, wydarzy się tylko z pewnego fragmentu dnia ślubu, a nie z całości dnia ślubu, czy też z połowy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o karty, rób zdjęcia aparatami z dwoma slotami kart i nagrywaj na jedną RAWy, o czym będę mówił później, i na drugim również RAWy lub też chociaż JPEGi. Na pewno będzie to dobre wsparcie dla, czy dobry backup, tak? Żeby mieć, jak coś się wydarzy z jedną kartą, z jednym slotem, żeby mieć właśnie z tego drugiego. Kolejną rzeczą, w momencie jest przerwa, coś się dzieje, są takie fajne dyski WD Passport na przykład, albo no różne są, bezprzewodowe, gdzie możesz zgrać materiał dosyć szybko. Niektóre również łączą się z chmurą, czy to z Amazonem, czy to z Google, czy to, przepraszam, z jakimś innym, gdzieś tam w chmurze, z jakimś innym serwisem. Więc to jest dobre rozwiązanie, żeby znowu coś się wydarzy, okradną mnie, wypadnie mi karta, mam nadzieję, że Wam nie wypadnie karta, ej, trzymajcie w portfelikach, ja pokażę, takie portfeliki są mega tanie, można je przyczepić do szlufki w spodniach i nie trzeba ich gubić, ale coś się wydarzy, jesteście zabezpieczeni, ponieważ wysłaliście te zdjęcia do chmury lub też na dysk zewnętrzny i jedziecie do domu. Również w domu, dojeżdżam do domu, czy dojeżdżam do innej lokalizacji, do hotelu, zgrywam te zdjęcia i patrzę, czy wszystkie pliki się zgrały, czy jest 1500 z jednego, czy coś się zgrało, czy potrzeba, żebym poczekał dłużej, czy coś się wydarzyło z jakiegokolwiek powodu. Nie mówcie, że ej, nic się nie dzieje, spokojnie, mogę iść spać. Ja nie idę, patrzę z uporem maniaka, czy te pliki wszystkie się zgrały. Zajmuje to pół godziny, 45 minut. Trudno. Piję kawę. Tak, kawę wieczorem, w nocy, późno, piję kawę i czekam, aż wszystko się zgra. Ostatnim tipem na fotografowanie swojego pierwszego ślubu będzie: bądź wesoły. Tak? Od tego zależą twoje w przyszłe referencje, jak będą ciebie polecać młodzi goście. Pamiętajcie, młodzi mają gości w swoim wieku, często w swoim statusie materialnym, często podobnych do siebie, więc oni możliwe, że też będą brali ślub, będą szukać fotografa, a kogo wezmą? Zbycha. Dlaczego? Bo Zbychu był wesoły, bo Zbychu pomógł rozwiązywać problemy, tak? Potrzebna grawka Zbychu ma, potrzebne, jesteśmy spóźnieni. Nie, bo nie jesteśmy spóźnieni, spokojnie, wszyscy poczekają na pannę młodą. Jej, a jak to tu, w prawo, w lewo, Zbychu wie, tak? Słuchajcie, co zrobić wcześniej? Czy wcześniej zrobić przemowę pana młodego? Czy wcześniej podać tort? Czy zrobić to, czy zrobić tamto? Zbychu wie, ponieważ sfotografował kilkaset wesel i zna rozwiązanie. Poza tym jest entuzjastyczny, miły, nie omówi nie, tak? Jeżeli ktoś mnie prosi, żeby zrobić zdjęcie, ja nie mówię, ja robię tylko takie i owakie zdjęcia, tak? A to nie jest mój styl. Nie, odwrócę się, zapozuję wujka, ciotkę i zrobię to zdjęcie, tak? Nawet jeżeli to nie jest mój styl, zrobię to zdjęcie, ponieważ para młoda zapłaciła mi za zrobienie zdjęć na ich weselu. Zatrudnili człowieka, którego widzieli, mówiłem o tym na poprzednim wideo, zatrudnili ekstrowertyka, który był wesoły na samym wideo, na samym wideoczacie i chcą mieć takiego człowieka na ślubie, który podniesie im, wspomoże ich, jeżeli będzie potrzeba. Jeszcze przypomniały mi się dwa tipy. Po pierwsze, pamiętajcie, networking jest bardzo ważny. Jeżeli będziecie widzieć jakiegokolwiek innego dostawcę ślubnego, zespół, makijażystkę, kwiaciarkę, kogoś od jakiejś fontanny czekoladowej czy coś, porozmawiajcie z nim. Zróbcie zdjęcia, dajcie mu te zdjęcia za darmo. Nie mówcie mu, że to będzie kosztować 5 funtów, 2 dolary czy 10 zł.
tak? Dajcie mu zdjęcia za darmo, on was oznaczy na Instagramie, on was poleci dalej, powie, że Zbychu to jest super gość, zrobił mi 3 zdjęcia czy 5, to są zdjęcia fantastyczne, ponieważ będą dobrej jakości, ponieważ masz dobry sprzęt i wiesz, jak go używać. I zapłacili ci za to, a więc nie bądź taki owaki, tylko zrób te zdjęcia tym kwiaciarkom, zrób zdjęcia każdemu i przekaż je bezpłatnie, poproś o e-mail, powiedz, ej, przyślę ci te zdjęcia i przyślij je, tak? Nie mów tylko, przyślę, nie martwcie się, będą super, tylko je przyślij. Ostatnią rzeczą jest, sfotografuj wszystkie detale. Miałem to powiedzieć na samym początku, ale zapomniałem. Więc fotografuj wszystkie detale. Para młoda zapłaciła dużo pieniędzy za wszystkie spinki do mankietów, spinki do krawata, jakieś biżuterie, możliwe, że mają jakieś drogocenne albo po prostu dla nich ważne biżuterie po babci, po prababci i chcieliby i mają to tego dnia, więc zapomnieli ci tego powiedzieć. Więc fotografuj wszystkie detale, jakie byś widział. Ja preferuję fotografowanie detali, nie ustawianie ich na jakiejś tacce, na jakimś papierze, tylko preferuję fotografowanie ich w czasie rzeczywistym, jak to zakładają, jak to podziwiają, ażeby te zdjęcia były jak najbardziej naturalne. Jeszcze jedna rzecz. 3 zdjęcia, które uważam, że należy zrobić na każdym ślubie. Czasem zapominam, ale para młoda stojąca pełen, czyli horyzontalnie pełen ich od góry do dołu, od głowy do butów, patrzą w obiektyw i robisz im zdjęcie. Drugi, panna młoda, znowu full ciało, patrząca w obiektyw. I trzecie, od tyłu, cała suknia ślubna, panna młoda, lub patrząca do tyłu, lub też nie. Często zdjęcia te są właśnie zdjęciami pożądanymi przez rodziców panny młodej, a uwierzcie mi, znowu rodzice mają duży wpływ na humor i na zapatrzenie na swój dzień ślubu przez parę. No i znowu fotograf był fantastyczny, zrobił nam super zdjęcia i polecamy go dalej, bo to jest właśnie najważniejsze. Wasza para ma być waszym ambasadorem po ślubie i zapewniać wam marketing absolutnie bezpłatny. Wręcz przeciwnie, najlepszym marketingiem jest właśnie dobre słowo, polecenie i zaufanie klienta. Uwierzcie mi, tych zleceń jest najwięcej. Z tym was zostawiam. Do jutra. Jutro dzień trzeci. Na razie, cześć.